Okej, okay, dobra moi drodzy, starożytny kompleks, tam są te kapsuły, a czasami możliwe, że są w sumie, tak sobie teraz myślę. Dobra moi drodzy, kończymy przerwę i idziemy dalej. Przed nami pierwsze narodziny, idzie zima, robi się brutalnie zimno, ale nie tak jak poprzedniego roku, bo wtedy mieliśmy epokę, tak, mieliśmy event na epokę lodowcową i wulkaniczną zimę. Dwa paskudne eventy i minus 50 to jest komfortowa temperatura dla nas. Okej. Okay. Dobra, łóżka rozmontowane, czyli zbudujmy te specjalistyczne łóżka medyczne. Okej. Okay. 5 komponentów na jedno, kurde. Technicznie możemy produkować komponenty. Mamy, okej, okay, 15, czyli mamy na 5. Mogłem tak się nie spieszyć z rozmontowaniem tego. A, to musi być ze stali, okej. Okay. Dobra, możemy wydobyć, wszystkie materiały konieczne możemy wydobyć w teorii, czyli... Ale będziemy musieli wydobyć więcej stali. Gdzie jest najbliższa stal? Chyba ta, chyba... To jest chyba najbardziej dostępne. Dajmy zlecenie. Bo ze stali mamy technologię, potrafimy wytworzyć komponenty. Okej. Okay. Cały czas mamy nadwyżkę energii. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio były baterie nie były w pełni naładowane, czyli jest naprawdę ok. O, tu jest, ok, jest. No, wow, mamy dużo więcej energii. Czy to naprawdę ta oszczędność lamp? To musi, ok, to musiało zadziałać chyba na te lampy. Chociaż nie, jest 2900. Ale mamy prawie... Tak, prawie raz jeszcze raz tyle generujemy prądu, co potrzebujemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, tak to wygląda. X-Cray, wielkie dzięki za donację. Wielkie dzięki. Mogłeś napisać wiadomość. Nie zadziałało na słoneczne, mam tyle prądu dzięki generatorowi temu kolejnemu. Aha. Ok, pierwsze łóżko medyczne, doskonale. A, technologia. A, nie pracujemy teraz nad niczym, czyli ok, co teraz? Troszkę rozrywki. Czy potrzebujemy rozrywki? Mamy dobre... A, nie, wiecie co, weźmy te... A tak, żeby materiały, bo te źródła stali nam się kończą na mapie. Gdzie to było? To te odwierty. Gdzie to było? Deep drilling. A, tu jest, okej. Okay. Tak, opracujmy to, będziemy mogli robić odwierty, żeby wydobywać materiały. Niestety to... Minus tego jest taki, że to może sprowokować insekty do ataku, ale... trudno się mówi. Im lepsi górnicy, tym więcej oczywiście także wydobywają. Czyli to jest dobre. Zobaczmy, okej, okay, setka z 3 wytrzymuje w tej temperaturze, tak. Chociaż, okej, okay, tylko minus 29, a nie, minus 46, a jest minus 39 w tej chwili, czyli spoko. Tylko tak, komponentów już nie mamy, czyli ktoś musi, żeby budowa poszła naprzód, ktoś musi wytworzyć tu komponenty. I to powinien być maniak chyba. A, patrzy przez teleskop. Jak tam rekrutacja Hekeze? By się przydała kolejna para rąk do pracy? Okej, jeszcze trochę to potrwa. Ozdoba! Będzie rodzić! O cholera. Okej. Okay. Setka z... Okej, okay, dobrze, że mamy łóżko medyczne przynajmniej. Okej,
Okej, teraz czy powinna się jakoś zajmować nią? Nie, ale dobra. O kurde! Dziecko będzie! No cholera. Pierwsze narodziny! Kurde, to ozdoba tak krzyczy? Chyba tak. O! Zdrowe dziecko! Niebieska skóra! Dobrze. Tu była losowa szansa. O cholera! O, mamy małe dziecko. Wyleciało tutaj. Na podłogę. Dobra, wylosujmy imię. To będzie... W Hagar. Okej, chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka! Okej, w Hagar. Na razie nic nie możemy powiedzieć na jej temat, bo... tak, się rozwinie dopiero, wykształtuje jej... Okej, czemu się nie zmieniło imię? Co ja kliknąłem? A, tutaj muszę napisać. Dobra, i co teraz? Chyba nie powinno być na podłodze. Tak, zanieś w bezpieczne miejsce w Hagar. Okej, dobra, jest w łóżeczku. Doskonale. Zobaczmy, jakie ma cechy genetyczne. Tak. Okej, czyli ma... Super krzepnięcie, doskonale. Niewielka słabość na gorąco, ale nie jest fatalnie. To jest tylko minus 5 do maksymalnej temperatury. Bonus, potężna siła fizyczna. Śpiąca, będzie musiała spać 140% dłużej. Czarne włosy, niebieska skóra i silny system trawienny. Okej, nie ma bonusu do odporności na zimno, ale to jest dobre cechy ogólnie. A, ją wsadzić do tego. Poczekamy aż troszkę podrośnie, ale wsadzimy ją do tego, bo to dobra kombinacja genów będzie ogólnie. Okej, czemu się zmieniło? Płaczę, o nie! Okej, co? Płaczę, dziecko. Czyli tak, Child Care ma włączony Ultra Project Life. I ozdoba. Bo to jest też nauczanie, to jest też nauka. Dobra, Ultra Project Life. Czy ozdoba już odzyskała przytomność? Nie. Dobra, pobaw się, pobujaj ją tu czy coś tam. Okej, już nie płaczę. Dobra. Mona Lisa Verratti stała się dorosła. O kurde. Okej, mamy tutaj tą, tak, transformację jak niczym Hulk. Czyli tak, z dnia na dzień Mona Lisa Verratti, 13 lat i tak, podwoiła się momentalnie, masa ciała i ubrania się podarły. Po prostu teraz nago tutaj biega. Okej, ma 13 lat. Czyli tak, zobaczmy. Okej, czyli może wykonywać pozostałe rzeczy i możemy wybrać nowego traita. Zobaczmy, jak to się... Okej, będzie doskonałym górnikiem. Niezłe zdolności społeczne także. Crafting też teoretycznie. Niezbyt dobra w walce. Ale dobra. Jakie to możemy wybrać bonusy? Zbyt... Okej. Czyli może się wymądrzać. Będzie szybciej się uczyć, ale łatwiej się może załamać. Może nie lubić mężczyzn? Żelazna siła woli. Czyli łatwo się nie załamie i jakiś tu dziwny oddech, który się nie podoba innym. Niech się wymądrza. Weźmy tą opcję.
Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Teraz tak, mam nadzieję, że mamy zestaw ubrań, bo jest naga w tej chwili. Tak, ma jedynie czapkę. Ale tu powinien być t-shirt. Tak to jest zaprogramowane, że tu wszystko powinno być. Czyli w sumie powołajmy ją pod broń i niech się ubierze od razu. Okej, okay, jest parka, jest t-shirt. Spodni nie chcesz? Okej, okay, dobra. Potem, dobra. Okej, okay, dobra. Czyli teraz tak, wiecie co? Włączymy jej chyba też opiekę nad dziećmi. Niech. I Wardena. Tak, niech ona się szkoli w zdolnościach społecznych także. Wojciecha to robi, chyba to wyłączę, chociaż jest kapłanem. No dobra, niech też ma włączone. I będzie naszym głównym górnikiem, tak naprawdę. Okej. Okay. Dobrze. Spodni nie wciśnie. Nie chcę spodni, bo są z ludzkiej skóry. Tak. A, właśnie tak mi się wydaje. Nikt nie chce ich ubrać, cholera. Jeżeli ja tego zakażę. Okej, okay, dobra, ja przejrzę tu wszystko i wyłączę ludzką skórę wszędzie, bo. Aha, dobra, to może być. Tak, bo nasi ludzie tego nie noszą. Aha, to nie może być z tego. Spodnie, ludzka skóra wyłączona, t-shirt. Ludzka skóra wyłączona. A, okej, okay, czyli ja prawie wszędzie wyłączyłem ludzką skórę poza spodniami. Okej, okay, tylko to jest problem. Jak się pozbyć tego? Dobra, tymczasowo włączmy. Ach, kurde. Okej, okay, dajmy tu nowe zlecenie. Spal. Spal. Gdzie jest reszta ubrań? A. Spal spodnie. I niech ktoś spali spodnie. Powinien spalić. Okej, okay. Dobra. Okej, okay, czyli tego możemy się pozbyć. I teraz ktoś powinien uszyć nowe spodnie, ale nie z ludzkiej skóry. Tak, zlecenie jest doskonale. Okej. Okay. Kolejnego dnia ktoś powinien to zrobić. O, ale nie mamy bawełny. Okej, okay, nie mamy bawełny, cholera. Troszkę mamy za dużo jedzenia chyba wręcz, czyli chyba zredukujemy jakieś pole z ryżem. Dajmy tu bawełnę, bo ja też, tak, bawełnę będziemy potrzebowali też do innych rzeczy. Tutaj bawełnę na tym poletku. Ozdoba i w Hagar umierają z głodu, kurde. Setkas na karm ozdobę. A, Monaliza Beratti na karm. O, gdzie jest dziecko? O kurde! A, chwila. A, okej, okay, Janina pasztecik karmi. A, dobra. Mlekiem, okej, okay, mlekiem jaka. Dobra, może być. Bąbelek jest trolem? Takim trochę. Część cech genetycznych odziedziczył trola. Bo ojcem genetycznym był Wojciechator, czyli zwykły Homo sapiens. Okej, okay, ozdoba może się zająć dzieckiem, odzyskuje przytomność. Czyli chyba może pójść tam. Okej, okay, najpierw idzie pograć w bilarda dopiero. Tak, priorytety. Urodziła dziecko, straciła przytomność. Ale to poczeka, najpierw sobie pogram w bilarda. Okej, okay, idzie karmić piersią. Czyli nawet. Okej, okay, jakoś strasznie nie będziemy potrzebować tego jedzenia dla dzieci, którego mamy masę. Czyli, okej, okay, nie powinno być problemu. Ozdoba nie ma broni znowu, okej. Okay. A, tutaj na tym stołku musisz? Okej, okay, no dobra.
Dobra, czyli jest wszystko zaprogramowane, czekamy tutaj na te rzeczy. Okej, okay, jest stal. I mamy komponenty, czyli nasi ludzie na bieżąco to produkują. Tak więc wszystko zgodnie z planem. Dobra, ozdoba uzbrój się w dobrej jakości. A, znowu ona gdzieś straciła przytomność, nie wiadomo... A, tu. Kto umiera z... Okej, wciąż odrobina stali tutaj do wydobycia. Zrób jej stołek w pokoju, taki do karmienia? Tak, chyba tak. Ekspedycja. Chyba poczekam na rajd i dopiero wtedy. Bo nie wiem, czy to było traktowane jako rajd. To są dwa dni drogi. Poczekamy na rajd. Cały czas nadwyżka energii, to mi się podoba, pomimo tego, że mamy zimę. Czyli spoko. Ile lat ma Pietro El Polaco? On też się stanie dorosły niedługo chyba. 11, okej. Okay. 13 lat to jest dorosłość. Chyba w ciągu jednego roku 2 lata im tu biologicznie przebywają nawet. O ile się nie ma. A, czyli żadnych cech jeszcze nie ma. 4 dni. Jeden dzień z osiołkami? Tak, ale poczekam na rajd, bo ja jestem troszkę paranoiczny tutaj. Gramy na drugim, prawie najwyższym poziomie trudności, czyli musimy na to uważać ogólnie. Dobra, dwa łóżka zostały tylko. Impreza. Pietro El Polaco organizuje imprezę. Spoko. Dzieci dorastają w pełni po 3 latach w grze? Tak szybko? Okej, okay, czy... Zobaczmy, okej, okay, czy spodnie, czy są spodnie? Nie. A, bo nie ma bawełny, tak. Mamy za mało tych materiałów. Kurde, to jest troszkę upierdliwe. Kiedy będą kolejne zbiory? 68%. Kurde, kupiec by się przydał. Tak, Mona Lisa Verratti bez spodni tutaj, z gołym tyłkiem biega po bazie niestety. Mój dziadek potrzebuje pomocy. Oj, dziadku, znowu, kurde, skręt. Zaciągał się za mocno. Były tu renifery? Nie, ani jednego renifera nie było. Tu praktycznie nie ma zwierząt, bo to jest brutalny klimat. Praktycznie nie ma tu zwierząt. Powinniśmy polować tylko, jak tylko zwierzęta są na mapie. A, właśnie zobaczmy, czy jest ten niedźwiedź. Nie, nie ma, zniknie. Okej, ludzkie mięso nam się kończy, ale warzyw mamy dużo. Ucieka to uzbrój się. A, nieprzytomny cały czas. O, nie starczyło nam stali na te wszystkie projekty. Okej. Okay. Wow, te łóżka medyczne to jest kosztowna inwestycja jak cholera. Okej, okay, kolejne wydobycie. Już niestety ostatki. Palnijmy też to. Dobrze, że pracujemy nad tą technologią odwiertów. Tak, bo wkrótce całą stal na mapie wydobędziemy. Zająca też warto? No nie wiem. W sumie dajmy zlecenie, ktoś zdobędzie odrobinę doświadczenia myśliwskiego. No i cielaki nam się rodzą cały czas.
To poczekam z zacznięciem na... Tak, aż podrośnie i kiedy będziemy tego potrzebować. Czyli mamy taki bufor. Jeżeli skończy się jedzenie, to będziemy mieli mięso z jaków. Cichator, uzbrój się, zjedz. Uzbrój się ponownie. Dobra. Dobra, czyli to jest gotowe. W sumie to moglibyśmy już zrobić, pomyśleć nad tym gniazdem do strzału. Zacznijmy to robić. Czyli tak, ja chcę tu chyba podwójny nawet korytarz. I tutaj zrobimy wysunięte stanowisko strzeleckie. Czyli tutaj damy drzwi. Nie musi być duże, bo tutaj damy tylko kilku naszych ludzi z bronią naprawdę dalekiego zasięgu. A, to jest symetryczne. Dobra, to nie szkodzi. Czyli tutaj worki z piaskiem. Coś takiego jak tutaj. Jak to. I będziemy mogli odrobinę tak wrogów ostrzelać bronią dalekiego zasięgu, zanim wejdą do tego tunelu. Czyli to będzie chyba dość dobre. Potem zrobimy wejście ten. A właśnie. Tak, wejście będzie tędy, czyli zdemontujemy to. Tu będą drzwi. Dajmy drzwi tutaj. Tu parę, tak na wszelki wypadek, żebyśmy mogli szybko i sprawnie się wycofać. Dajmy zlecenie zrobienia dachu. A. I worki z piaskiem. I podłoga, żebyśmy szybciej mogli się poruszać potem. W sumie tu wyleję beton, on jest tańszy. Paskudnie wygląda, ale na... do tego... na te potrzeby to wystarczy w zupełności. Okej. Okay. Dajmy tu drzwi jedne. I drugie dam tutaj, żeby była taka śluza, temperatura, żeby jakoś szybko nie uciekało. W sumie tak a propos, to może zrobimy to... w ten sposób. Teraz tak, okej, dobra, co robi ozdoba? Okej, taboret spełnia swoje zadanie, tak, karmi tutaj dziecko na stołku. I teraz, okej, to będzie troszkę brutalne, ale tak, ja chcę wsadzić to na 12 godzin małą w Hagar do maszyny genetycznej. Mogę? Mogę. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś traumatyczne przeżycie. Okej, kto się tym zajmie? Setkas?
Okej, okay, jest dziecko. Okej, okay, dobra. 12 godzin ludzi musiało tu siedzieć. Tak, to czego się najbardziej obawiam, że może zgłodnić. Ale chyba powinno być okej. Doktor Menele w akcji. Wygląda tak, tak. Troszkę tak setka wygląda. Okej, okay, budujemy to gniazdo do ostrzału, doskonale. Szybko to idzie i sprawnie. Okej, okay, w połowie już zrobione. Troszkę wygłodniały ten nasz noworodek, cholera. Niezbyt dobry nastrój. Ale ma umiarkowane oczekiwania. Tak, to co do życia, nasz noworodek ma umiarkowane oczekiwania, to dobrze. Okej, okay, prawie gotowe. Skończyła się ludzka skóra? Nie, nie jest. Okej, okay, zaczyna umierać z głodu. Okej, okay, na razie trywialne, tylko niedożywienie. Nie można tego przerwać chyba? Chyba nie, ale już... Okej, okay, jest gotowe. Dziecko zostało wyplute z maszyny. Okej, okay, zobaczymy, jakie geny wyciągnęliśmy. Okej, okay, dwa pozytywne, jedno negatywne. Super krzepnięcie. Potężna walka wręcz i śpiący. Dobra, damy to koloniście, który będzie walczył wręcz. Właśnie, kto teraz walczy wręcz? Mona Lisa Verratti. Piotr Polako będzie strzelał. A, tylko ona walczy wręcz. Chyba wszczepimy to Mona Lisa Verratti. Tylko tutaj musimy wziąć na wzgląd pewną rzecz. Im więcej pozytywnych genów, tym szybszy metabolizm, czyli będzie więcej musiała jeść. Tak, ale to zwiększy jej możliwości przetrwania i zwiększy także jej siłę w walce, czyli... Wydaje mi się, że tak zrobimy. Dobra, czyli ktoś powinien to zanieść tam. Ozdoba... Okej, okay, idzie do dziecka, dobrze. Chyba troszkę oburzona jest ozdoba tym, co zrobiliśmy. Szybko nakarm dziecko, jeżeli to możliwe. Okej, okay, karmi piersią. Teraz tak, to musi być zaniesione jak najszybciej. Wiecie co? Zróbmy to. Zróbmy to, przetestujmy. Zróbmy eksperyment na Mona Lisa Verratti. Czyli jak to zrobić? Okej, okay, tu klikanie nic nie daje. A, musimy wytworzyć to i wstrzyknąć. Dobra, czyli utwórzmy nowy ksenogerm. Dobra, jak to działa? Czy mogę to dodać obydwa? Czyli wtedy byłaby też łatwopalna. Nie wiem, czy to jej dawać, ale miałaby szybszą regenerację. Nie, to jest lepsze. To wydaje mi się, że to jest lepsze. A mogę to też dodać? Mogę. A, możemy mieć 6. Wiecie co? Jeszcze poczekamy trochę. Zrobimy jeszcze raz. Wsadzimy tu w Hagar za jakiś czas. A okej, okay, rozumiem. Czyli kolejna technologia pozwoli nam na jeszcze większe komplikacje tego, czyli 3 powiedzmy te sekwencje moglibyśmy dodać. Okej. Okay. Zaczynam rozumieć, jak to działa. Czyli to jest obiecujące. Tak, zróbmy jeszcze losowanie. Czyli spróbujemy wyciągnąć... A, chociaż ozdobę lepiej. Wsadzimy ozdobę. Kurde, może od razu. Tak, żeby wyciągnąć jakieś cechy kosmicznych troli więcej. Ja bym chciał niebieską skórę, tak w sumie w dużej mierze. Ozdoba bardzo bliska załamania. Okej, to może poczekamy jeszcze trochę. A, nie ma portretu. Musi dorosnąć w Hagar. Aha. Tu można skonfigurować to karmienie.
Nie można jeszcze ozdoby, za mało czasu. A, to możemy zobaczyć u niej chyba tutaj. Tak, efekty uboczne. A, tak, 3 dni jeszcze, tak. Regeneracja tych. Okej. Okej, dobra, mamy głębokie odwierty. To może być bardzo, bardzo użyteczne. I co byśmy chcieli teraz? Czy ten procesor genów jeszcze bardziej rozwinąć? Nie, weźmy te... A weźmy to. Bo tutaj nic nowego nie musimy budować, po prostu będziemy mieli więcej możliwości, jeżeli będziemy coś tutaj robić. Okej, okay. Pracujemy nad Kekeze cały czas, ale jest dość oporny. Mona Lisa Verratti bez majtek, ze skrętem w pysku gra na fortepianie. To musi być ciekawa scena. Okej, okay, jeżeli Wright ma być, to chyba już niedługo. Tak, w każdej chwili. Dobra, czyli mamy te odwierty. Co to dawało? A, mamy to. Czyli zobaczmy, mamy tutaj tą platformę wiertniczą. Ale musimy użyć skanera. A, musimy użyć skanera najpierw. Czy to jest osobna technologia? Nie, to jest skaner dalekiego zasięgu, że możemy na mapie znaleźć. W sumie to też będzie dobre. Okej, wiecie co? To opracujemy najpierw, bo dzięki temu możemy na mapie znaleźć w okolicy żyły jakichś ciekawych materiałów do wydobycia. Czyli to też będzie dobre. Tylko tutaj, gdzie jest skan? Jak robić skaner? Użyj skanera, który penetruje glebę. Ale gdzie jest skaner? Po prawej od drill, ale tu nie ma nic po prawej. Okej, czyli musimy mieć skaner najpierw. Jest inny skaner na moją mapę? A, okej, dzięki. Tak, tutaj po prawej. Tak, dobra. Czyli to jest skaner do badania naszej mapy. Dobra, opracujmy to. Bo tu już mamy resztki stali do wydobycia. Czyli to jest dość krytyczne, że musimy opracować tą technologię. Okej, to jest gotowe, doskonale, świetnie. A teraz tak, ciemność spowalnia poruszanie się, czyli zamontujemy tutaj jakieś lampy. Tutaj nie, ale w korytarzu by się przydało. Teraz zużywa to troszkę mniej energii, czyli nie powinno być problemu. Dajmy tu jedną lampę. Okej, czyli to jest dobrze zrobione. Tego już nie będziemy ruszać. Ewentualnie wieżyczkę dalekiego zasięgu, jak opracujemy technologię, to być może warto by było dać. Okej, tu chcę tą samą podłogę. O, coś... O nie! O kurde! Okej, spięcie. Dość niebezpieczne, ale wszyscy mają włączone gaszenie pożaru. Czyli to powinno być ugaszone w każdej chwili. O nie, kurde. A, podpaliła się setka. Kurde, ona chciała skręta palić, zamiast gasić pożar. Okej, no masz nauczkę. Poparzyła się w stopę. Okej, dobra, niech to się ugasi, bo kurde... Okej, dobra, ugasiła się. O kurde, zapomniałem temperatur... Okej, temperatura w tym pomieszczeniu rośnie. O, jest zamknięte, tu się... Okej, zrobi nie do wytrzymania, jest 31 stopni, szybko ugasić to. 35 stopni, szybko gasić to. Okej. 41 stopni, wow. To jest nasza chłodnia, przypominam. Okej, to było niebezpieczne. To było dość niebezpieczne, o dobra. I rozładowało baterię całkowicie też. O, nie mamy nadwyżki energii. Czyli nasza, okej, nasza nadwyżka energii nie jest jakaś rewelacyjna jednak.
A, bo teraz to pracuje, musimy tu temperaturę odbudować. Okej, okay, dobra, zaczynamy budować nadwyżkę. Lampy słoneczne działają tylko przez połowę czasu. Czyli spoko. Dobra, czekamy na ten rajd z kolejnym jakimś działaniem. O, nie zgadnę. Nasz dziadek. Tak, dymowe ziele. Jak zwykle. Trzeba sobie przypalić skręta od palącego się taboretu, tak. Nie ma posiłków. Ozdoba chyba prawie nic nie robi, tylko się zajmuje dzieckiem. W sumie to ma sens. W sumie to ma sens. O! Tego potrzebujemy. Mamy handlarza z dobrami hurtowymi. Okej. Okay. Kto jest na tym etapie naszym najlepszym negocjatorem? O! Kto by pomyślał? Młody Piotr El Polaco. Dobra, dawaj. Dobra, czyli co robimy? Sprzedamy cielaki. Tak, sprzedajmy te dwa cielaki. A, bo praktycznie nie mamy srebra w sumie. Okej, okay, co moglibyśmy kupić? Potrzebujemy trochę bawełny. Na spodnie. I okej, okay, musimy coś sprzedać. Okej, okay, tu są prawie zużyte ubrania, które możemy sprzedać, czyli to jest dobre. To możemy sprzedać. To jest dobre, jakoś nie będę sprzedawał. O kurde, uranowa zbroja płytowa. A, to on ją ma. Myślałem, że my mamy uranową zbroję płytową. To możemy sprzedać. Złoto, czy sprzedawać? Okej, okay, musimy jeszcze coś sprzedać. Okej, okay, nie kupuję broni niestety. Może trochę ryżu sprzedamy? Sprzedajmy trochę ryżu. Jedzenia mamy dużo ogólnie. Okej, okay, nowy, zwierząt nie kupuję. Dobra, czyli to jest jedyne, co robimy. Ludzką skórę. Jest dość cenna, ale nam się przydaje też na te worki. Ale dobra, będzie kolejny rajd, będzie więcej ludzkiej skóry w sumie. Dobra. Czyli tak, ktoś powinien za chwilę uszyć spodnie dla Monalisy Verratti. Rytuał się zbliża. A, kurde, zapomniałem. Święta, racja. Okej, okay, czy tu jest miejsce? Dobra, będzie miejsce. Okej, okay, jeszcze tylko jedno łóżko, czyli prawie wszystko tutaj zbudowaliśmy. 800 stali mamy, czyli tylko komponentów nam potrzeba i kto się wytwarza w tej chwili. Czyli spoko. Graciarnia straszna w tej jadalni. Tak, zbudujemy nowe pomieszczenie rozrywek i to będzie tylko jadalnia. I zrobimy tak, dedukowane większe pomieszczenie rozrywek. Tak, tu już nie ma miejsca. A jeszcze telewizor, można tu wpakować inne jakieś rzeczy. Ok, w połowie drogi do rekrutacji Hekezem. A, z energią nie jest tak rewelacyjnie jednak. Możemy jeszcze chyba jeden generator walnąć tutaj. Ok, zrobimy tak. Ok, dla świętego spokoju zbudujemy jeszcze jeden generator. Bo to zdaje się działać. Wrogowie nie chcą jakoś atakować tego chętnie. Czyli...
Tak, zrobimy to. Teraz tak, co do eksperymentów genetycznych, czy wysyłać ozdobę znowu? Wtedy nie będzie mogła karmić dziecka. A i tak jeszcze mamy jeden dzień. Okej, dobra, wiecie co, dobra. Energia jest chyba najważniejsza. Moglibyśmy więcej generatorów wiatrowych, ale zróbmy to. Dajmy zlecenie już, wciąż troszkę komponentów potrzebujemy, ale możemy je wytworzyć. I czekamy także na technologię tego skanera. Wtedy będziemy mogli coś wytworzyć. Wydobyć komponenty na przykład. Okej, mamy tkaninę. Czy ktoś uszył spodnie? Nie. Nie ma kto. Czyli, okej, to ma włączone tylko maniak, ale on najpierw oczywiście buduje. Ultra Project Life też. Dobra, poczekamy na budowę i wtedy powinien to uszyć. Tutaj i tak nie będzie materiałów, żeby więcej budować. Tak, bo to jest chyba tylko kwestia tego, że nie ma... Zresztą zobacz, dajmy ręczne zlecenie. Tak, czyli po zakończeniu budowy szyłby, tak czy inaczej. Okej, tu jest zmniejszona prędkość z powodu niskiej temperatury. Dobra, musimy ogrzać to pomieszczenie bardziej. Zobaczmy, jak to wygląda. 3 stopnie tylko. Nie wiem, jaka jest komfortowa temperatura. Okej, tu wszędzie są dobre temperatury w tych ważnych pomieszczeniach. Dobra, ogrzejmy to. Będziemy mieli więcej energii, tak czy inaczej. Dostawmy tu kolejny grzejnik. Okej, tu jest nastawione 21, to za dużo. Dajmy 15. I jeszcze jeden grzejnik. Okej, to może być nawet tu. Wieżyczkę wyłącz. A tak, może warto tutaj to zrobić, tylko... Okej, to będzie upierdliwe, czyli muszę zrobić... Dajmy tu kabel. Tu dajmy przełącznik. I dajmy kabel tu i potem, tak, spróbujemy to... Zobaczymy. To jest troszkę upierdliwe. Chyba muszę ten kabel dać dalej nawet. Tak, żeby się przyłączyło tutaj, w tym miejscu. Okej, jest dużo nowych zleceń. Tak, musimy to ogrzać bardziej na pewno. A, parkę szyję. Tak, zawsze w rezerwie jedną sztukę ubrania. Tak to jest zaprogramowane, że powinniśmy mieć. Wow, dziecko, małe dziecko wymaga masy uwagi od rodziców w sumie. Okej, dobre zbiory, dużo tego wszystkiego. Umiera z głodu maniak. Aha, bo szyje cały czas. Ale uszył parkę, świetnie. Ktoś tu zaczął robić komponenty, ale nie skończył też maniak. Tak, on ma dużo roboty. Jest i budowniczym, i... O, dobra, chyba spodnie. Chyba mamy spodnie. Tak, doskonale. Czyli automatyzacja działa dobrze. O, ale całe, wszystkie tkaniny poszły na to. Teraz tak, kiedy to święto? Za 10 godzin, okej. Wiatraki zawsze mogę wyrzucić na prawo za mur. Tak, tylko wrogowie lubią atakować i niszczyć je. Tak zauważyłem. Ale dobra, baterie w pełni naładowane w tej chwili. Nastroje ogólnie dobre. Ile jeszcze nam brakuje tutaj? Komponent, tylko 8 komponentów.
Okej, tu automatyzacja także działa. Czyli dobrze. Przydałoby się zwierzę z wełną, owca albo alpaka? Tak. Ogólnie zawsze... Tak, ta bawełna nam działała, ale w pewnym momencie zmniejszyłem troszkę uprawy. I dlatego pojawił się problem. Okej, moglibyśmy wysłać ozdobę do maszyny znowu, ale najpierw święta. Zróbmy święta. Czekajmy, aż wszyscy wstaną. Czyli zimowa uczta. Jaka to była nagroda? O, rekrut też. Jeżeli będzie udane. Czyli musi być udane i potem rzut monetą. I może być rekrut. Okej. Okay. Zróbmy to na koniec. Tkaniny są też w pokoju badań. To prawda, ja tu dałem wyższy priorytet, bo... Właśnie pytanie, czy ja mogę tu limitować, bo nie potrzebujemy aż tyle. Nie mogę. Ja bym chciał, żeby było tylko... Okej, dobra. Rozbierz szafkę. Nie potrzebujemy aż tyle. Składowisko na jednym... Tak, zrobimy tylko składowisko na jednym tym. Czyli... Clear all. Krytyczny priorytet i tkaniny. I to powinno działać zgodnie z planem. Tak, i reszta tkanin będzie zaniesiona tam. Dobra. Okej, jest kolejny grzejnik i temperatura 14 stopni w tej chwili. Jaka prędkość pracy? 112%. Okej, było 78, czyli to jest znacząca poprawa. To będzie funkcjonowało lepiej. Dobra, zróbmy święta na koniec. Zimowa uczta. Szanse na sukces dość wysokie, 92%. Większe szanse mielibyśmy tylko, jeżeli byłoby dwóch więcej kolonistów. Psy gdzieś czekają? Tak, u sąsiada. Mam otwarte okno. W lato będę miał zamknięte okno, wtedy klima będzie hałasowała jedynie. O, niezapomniana zimowa uczta, ale... Czyli trzy kolejne punkty z rozwoju ideoreligii. Nie mamy jednak niestety nowego rekruta. No ale dobra. A właśnie, jak tam romans? Zapomniałem o romansie. Kto miał ten romans? A, tak, Janino Pasztecik i... Maniak. No, Janino Pasztecik docenia odwagę Maniaka w bitwie. Okej, pytanie, czy wezmą ślub? Plany dnia ustawiałem na nowo, na razie nie. A jakoś to funkcjonuje ogólnie. Ozdoba się załamała i będzie się obżerać jak świnia. A to dlatego, że ma tą cechę, jest smakoszem, czyli to od czasu do czasu skakuje po prostu. A akurat chciałem ją do maszyny wysłać. A mogę ją teraz wysłać? A, mogę, okej. Okay. Ale... Okej, ona tam sama nie pójdzie. Tak czy inaczej. Może to anulujmy jednak. Co, nie będzie tego rajdu? Okej, wytworzymy komponenty. Czyli będziemy mieli masę energii. Okej, jest przełącznik. Zobaczmy, czy to działa. Czyli po pierwsze musimy odłączyć to. Okej, jest podłączony tutaj. Czyli jeżeli każe wyłączyć... Ile to zżera energii? 80? Okej, to jest nic. Nie wiem, czy... Okej, nie warto było tego budować. Gdyby to było, nie wiem, 5 wieżyczek, to może... No, ale dobra. Hipotermia u Piotra Polako.
A, bo on ma te dzi... Okej, wracaj. On ma dziecięce ubrania, które nie są zbyt dobre. Czekamy, aż dorośnie, tak naprawdę. I mamy skaner. Skaner do skanowania powierzchni naszej bazy, naszej okolicy. Czyli będziemy mogli znaleźć te lepsze materiały. Wróćmy do zaawansowanej fabrykacji. Zbudujmy ten skaner. Kurde, te psy. Musieli je spuścić. Normalnie one nie szczekają, tak, ale... Okej, nie widzę tu tego skanera. A, jest. Okej, czyli dobry naukowiec musi tego używać, żeby znaleźć zasoby. Zużywa bardzo dużo energii. Dobra, postawmy to gdzieś tu. Powiedzmy tu. Zresztą i tak nie mamy komponentów, poczekamy, ale... A, ciekawe. Ciekawe, będziemy mogli znaleźć te kluczowe materiały. Ok, Piotr El Polako. Tak, odmrożenia niestety. Okej, dobra, spokojnie dzisiaj jakoś. Nie było rajdu. Podejrzewam, że kolejny stream będzie... Zacznie się od brutalnego... jakiegoś najazdu, bo chyba bogactwo naszej kolonii tak rośnie cały czas. A od tego zależy trudność rajdów między innymi. Dobra, godzina 21, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj. Dobry progres. Nowe technologie sprawdzamy. I dobra, czyli plan jest taki, żeby znaleźć drugi artefakt. I potem zbudować statek kosmiczny i wygrać, uciec. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tyle ode mnie.